O, to będzie dobra ryba. To będzie dobra ryba. Cześć, witam na kolejnym filmie, tym razem znowu z nadsanu. Jest godzina 9. Udało mi się złowić już 3 fajne bolenie, w tym jednego na 7 dych. Drugi taki z 65, może 67, a trzeci mniejszy taki 63, coś koło tego. Wszystkie bolenie na igłę od Daniela Zaręby. Woda na sanie czysta, delikatnie jest podniesiona, coś ostatnio popadało. No i pogoda, takie powiem wam, fajne chmurki są. Wydaje mi się, że jest taka właśnie idealna na bolenie, bo nie świeci mocno słońce. Przynajmniej znowu nie spali, bo już mi skóra po ostatnim weekendzie nad Dunajcem z czoła schodzi. Ale to mniejsza z tym. No nic, jeszcze mam czas do 12:00, spróbuję jeszcze jakiegoś bolka złowić do filmu. Także idę i próbuję. Na razie, cześć. Ja. Ja pierdzielę, jakie branie. O kurde. Ja pierdzielę, coś pięknego. Jest gola. Ale branie jest gola. Nieduża rybka. Taki 60 plus. Ale fajny atak. Zarąbiście zaatakował. Już wam pokazuję. Taka rabka, o. Myślę 65. Na wobler Daniela Zaręby. Igła 7,5 cm. Piękna rabka. I taki bolo. Wraca do wody. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam powierzchniowe łowienie, ponieważ widok startującego bolenia z 1,5 metra do woblera, potem atak na niego, zapiera po prostu dech w piersiach. Także to jest coś niesamowitego. Polecam każdemu spróbować.
O, ja pierdziem. Ale szał. Wow. Kurde, to było epickie. Jaka ryba. O, to będzie dobra ryba. To będzie dobra ryba. To będzie dobra ryba. To będzie dobra ryba. To będzie dobry bolo. To jest dobry bolo. Wow. To będzie 70 albo lepiej. Pięknie. To jest elegancka ryba. Ale strzał. Jo, to było piękne. Chodź. To jest gruba ryba naprawdę. Chodź tutaj. A, to jest fajny bolo. To jest fajny bolo. Może być 70, może więcej trochę. Pięknie. Może być, o kurde, 70, ale grubas, ja pierdzie, muszę go szybko wypiąć, żeby sobie nie zrobił krzywdy, o kurde, ale zapięty. Fajna ryba. Dobra. Ja myślę, że to będzie fajne 7 dych. O, taki bolas. Taki bolo. Piękny grubas. Ekstra ryba. Zaraz go szybko zmierzę, zrobię kilka zdjęć i wraca do wody. Tak jak mówiłem, ryba 70 cm, ale piękny, piękny grubas, taki bolo, taki, mega silna ryba i wraca do wody. Ale się zmachałem. Patrzcie, jakie krzaki za mną. Jak idę, to są mi prawie po szyję. Masakra. Niektóre wyprawy do łatwych nie należą, niestety. Wszystko zarosło. Mój zestaw wygląda następująco. Plecionka główna, węzeł i metrowy odcinek fluokarbonu. Mocna agrafka i na końcu wobler. Nie używam agrafki z krętlikiem, ponieważ uważam, że to krętlik jest najsłabszym ogniwem zestawu. Fluokarbon nie jest po to, żeby chronić plecionkę przed przetarciami, raczej po części tak, ale generalnie jest po to, żeby usztywnić ten odcinek od woblera, ponieważ jeżeli będziecie łowili na samą plecionkę, to będzie Wam się to wszystko plątało i dlatego właśnie zakłada się fluokarbon. You know.
the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I'm with you. To show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. Siedzi. Siedzi bolo znowu. Ja, fajna ryba. Fajna ryba. Nie, to tlen, tak? Nie, wolno. To jak zażar. Fajny taki. 60. Kolejny bolo. No. Igłę od Daniela Zaręby. Co ten wobler wyprawia, to po prostu masakra. Oj, czekaj, już, czekaj, muszę cię wypiąć. Taki bolo. Nie będę go mierzył. Zrobię szybko tylko zdjęcie i wracam do wody. Czekaj. Uhohoho.